Mili Państwo, niezmiernie miło powitać w Międzyrzeczu Podlaskim. Witam serdecznie kibiców, witam serdecznie zgromadzonych gości. Szanowni Państwo, jesteście gotowi na 23. edycję turnieju o Puchar Tymbarku? A więc, mili Państwo, czas powitać naszych wspaniałych wybrańców z bagatela 800 zespołów z województwa i pora na nich. Mili Państwo, powitajmy ich gorącymi brawami, bo właśnie już przedstawiamy pierwszych zawodników, pierwsze powiaty, które do nas już zmierzają na boisko. Witamy serdecznie! Piłkarki i piłkarze. Nam jest niezmiernie miło, że po raz kolejny jesteście tutaj u nas w Międzyrzecu Podlaskim. Niezmiernie miło, że po raz kolejny przez ten jeden dzień to Międzyrzec Podlaski będzie sportową stolicą województwa. Życzę Wam przede wszystkim zdrowej, uczciwej, ciekawej i kształcącej rywalizacji. Wydaje mi się też, że ten turniej oprócz aspektu sportowego ma też aspekt taki wychowawczy. Uczcie się zasad fair play, słuchajcie tych panów w czarnych strojach, oni też są tutaj dzisiaj bardzo ważni. Życzę wam dobrej zabawy, dobrej pogody. Przepraszamy za wczoraj, ale dzisiaj będzie chyba już udanie. Bawcie się dobrze. I teraz uwaga, Kubuś rozgrzewa was rapując. Uwaga, wszyscy naśladują Kubusia. Wszyscy rozgrzewają się. Uwaga, teraz będzie szafka. Wszyscy doskonale. Uwaga, lekko nogi. Lekka rozgrzewka. Zobaczcie, jak tam tańczą. No dzisiaj jesteśmy na stadionie miejskim w Międzyrzecu Podlaskim i obserwujemy początek finału Tymbarku. Zjechały się do Międzyrzeca Podlaskiego drużyny z połowy województwa, z całego województwa? Dokładnie, dzisiaj gościmy dzieciaki z całego województwa. To już kolejny raz, jest nam bardzo miło, że zarówno i organizatorzy, i dzieciaki chcą do nas przyjeżdżać, korzystają z naszej infrastruktury, a przede wszystkim chyba dobrze się bawią. Pogoda trochę pokrzyżowała plany? Pokrzyżowała nam dosyć mocno. Finał miał się rozpocząć wczoraj, niestety organizatorzy przez złą pogodę, deszcz i po prostu niską temperaturę odwołali te wczorajsze zmagania. Część z tych zmagań przełożono na dzisiaj, część niestety musiano odwołać, ale myślę, że dzisiaj będzie już dobrze, bezpiecznie, fajnie i mam nadzieję bez deszczu. Burmistrzowie grają w gałę? Czasami, raczej siatkówka. Ja dobrze, ja was sprawdzę, ja uwaga, krzyczę. Puchar w tym barku. Puchar! Jeszcze raz. Puchar! Jesteśmy? Najlepsi. Uwaga! Jesteśmy? Dobrze, dobrze, kochani. Wielkie, wielkie brawa. Nie przedłużając Kubuś i jego hymn. Wasza zabawa. Kto dzisiaj strzeli bramkę? Kto będzie królem strzelców? Kto będzie najlepszym bramkarzem? Najlepszym trenerem? Dziękujemy za muzykę. W Międzyrzecu Podlaskim to który raz z kolei? Mój turniej 18. Nie 18 w ogóle. W Międzyrzecu trudno by od początku, jak jest w Międzyrzecu, to jestem tutaj na pewno. Czy jest to dobre miasto do tego, żeby grać w piłkę dla młodych ludzi? Uważam, że na dzień dzisiejszy nie ma kontrkandydata w województwie lubelskim. Przede wszystkim wszyscy żyją tym turniejem i to jest główny atut. I oczywiście wspaniałe obiekty, no ale ludzie przede wszystkim. Województwo lubelskie to piłka nożna głównie? No nie, ale piłka nożna zawsze była najbardziej popularną dyscypliną, więc pewnie, jeśli nie pierwsza, to w czołówce. Widzimy coraz większą chęć gry dziewczyn, to już od kilkunastu lat. Tak jest i również i dzisiaj?
Oczywiście, a my tutaj mamy bardzo dobre tradycje. Wcześniej drużyna z Białej Podlaskiej. Teraz mamy kilkukrotne mistrzynie Polski, jeśli chodzi o piłkarki Górnika Łęczna, więc myślę, że to też nakręca. Dziewczyny widzą, że można grać piłkę nożną po prostu na wysokim poziomie. Ile drużyn przyjechało dzisiaj, skąd one mniej więcej są, chociaż kilka wymienić i co będzie dalej? Co dalej z tymi drużynami, które dzisiaj wygrają swoje mecze, wygrają turniej? Okej, dzisiaj będzie rekordowa liczba, bo po raz pierwszy porwaliśmy się na 4 kategorie wiekowe, jeśli chodzi o jeden dzień, więc 86 drużyn. Myślę, że będziemy grali prawie do wieczora na 12 boiskach. To kategorie wiekowe U10 chłopcy i dziewczyny, i U12 chłopcy i dziewczęta. To zwycięzcy tych rozgrywek pojadą na rozgrywki ogólnopolskie do Warszawy, tak, na Narodowe. Tymbark, jak się tutaj zasłużył? To rzeczywiście marka, która wspiera sport wśród młodzieży i sport właśnie w piłce nożnej? No tak, zdecydowanie myślę, że połączenie tego turnieju, bo kiedyś nazywał się Z podwórka na stadion, z firmą Tymbark i w tej chwili już turniej jest o Puchar Tymbarku tylko. Natomiast to był wspaniały pomysł. No firma inwestuje, jest pewnie zadowolona ze swoich wyników, jakie osiąga. My natomiast mamy potężnego sponsora. Dzieciaki uwielbiają te turnieje z Kubusiem, te soczki, te wszystkie gadżety, które dostają, więc uważam, że to był strzał w dziesiątkę. No i na koniec, od kilkunastu lat obserwuje pan te turnieje, uczestniczy w nich, koordynuje. Czy możemy powiedzieć o kilku nazwiskach, które rzeczywiście zaczynały z podwórka na stadion, później w turniejach Tymbarku i wylądowały na ogromnych, wielkich stadionach i meczach już ligowych, międzynarodowych? A tam, gdzie pan zaskoczył, jest tam, z tego co wiem, spora lista, ale nie chciałbym tutaj narobić bałaganu. Są wśród nich reprezentanci Polski. Pamiętam, że tu zaczynał Milik w tym turnieju, więc takich bardziej znanych nazwisk. U nas z lubelskich nazwisk to pewnie ci piłkarze, którzy z Białej poszli do Legii Warszawa, na pewno zaczynali w tym turnieju, bo to było w sumie do Międzyrzeca bardzo blisko. Uciekły mi nazwiska w tej chwili, ale natomiast na pewno bardzo wielu zawodników topowych rozpoczynało przygodę jako dziesięciolatkowie w tym turnieju Z podwórka na stadion. Co państwo widzą, to ekipa z Łomas. Cześć chłopaki! Cześć! Niwa Łomazy, trenerze. Po raz kolejny na turnieju Tymbarku. Oj, już dawno nas nie było, bo przez parę lat jakoś nie udało nam się tutaj awansować do finału wojewódzkiego. Ale w tym roku jesteśmy, wygraliśmy powiat bialski, ziemski w Międzyrzecu Podlaskim. No i liczymy dzisiaj na wygraną, nie chłopcy? Czy to może być szczęśliwe boisko dla was? Tak, oczywiście. Od ilu lat gracie w piłkę? 7, 6. Co jest najważniejsze w grze w piłkę? Zabawa. Gra zespołowa i zabawa, bardzo dobrze. No i drugie. Posłuchajcie, czy dziewczyny są dobre w grę w piłkę? Tak, średnio. No niektóre. Niektóre. To tak jak z nami, chłopakami, nie? Też niektórzy. Z kim pierwszy mecz, już wiecie? Nie wiem. Jeszcze nie. A z kim byście chcieli zagrać po pierwszym meczu? Najsłabszymi. Ale nie ma drugiej Niwy Łomazy. Pan obraża nas? Chłopcy, my jesteśmy najlepsi. Z kim nie zagramy, wychodzimy i wygrywamy. Gramy swoje. Brawo. Słuchajcie, życzę wam szczęścia, dobrych meczów i dużo goli. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiamy z reprezentantami szkoły podstawowej w Piszczacu. Drużyna nazywa się Koziołki. Jest to rocznik złożony z dzieci klas trzecich i drugich. A imię trenera i nazwisko? Trener Piotr Kurowski. Chłopaki, czy było trudno dostać się na ten turniej, na finał wojewódzki? W ogóle. Nie. Ale to pewnie pytanie, z kim żeście grali? Z Łomazami.
na której... Z łomazami. Cały harmonogram naszych telewizorów. Z życzyć są na pewno. Życzyć są. W tym roku i bardzo istotne jest to, żebyście uzyskali informacje dotyczące harmonogramu. Cztery. Za pomocą tego dla was jest gra w piłkę? Serce. Zabawą. Przyjemnością. Ale widzę, że jest dziewczyna również, tak? Lubelski. Jest Maja. Chodź Maja bliżej. Maja, trochę bliżej. Maja, dlaczego jesteś w tej ekipie? I ten portal będzie wam przekazywał najważniejsze informacje. Bo lubię grać w piłkę i uzupełniać. Tak więc jeszcze raz przypominam. Po prostu chciałam dołączyć do... I tam, drodzy trenerzy, po tej pierwszej kolejce Ronaldo. Będziecie... Jak się mówi, nie bądźmy o takich rzeczy obojętni. Moi drodzy, ja zbieram tutaj naszych piłkarzy, piłkarzy. Chodźcie, zapraszamy tych, którzy jeszcze mają piłkę. Twoja ekipa? Tak jest, U12 i U10 trenera Piotra Ciejaka. Czy mamy jakiś okrzyk? Mamy? Mamy? Misza, gdzie Misza jest? 3-4! SP! SP! 5! Jeszcze raz! SP! 5! Brawo! Słuchajcie, jak wyglądała wasza droga tutaj na finał wojewódzki? Z kim żeście grali do tej pory, jak wyglądały te mecze? Trenerze, jak chłopaki się spisywali? No myślę, że wybornie. Przede wszystkim większość zawodników tutaj to są zawodnicy Akademii Piłkarskiej Podlasie. No konkurowaliśmy z zespołami ze szkół z miasta Biała Podlaska i udało się przejść wszystko bez porażki. Dużo bramek, mało straconych bramek, więc liczymy, że dzisiaj też będzie dobrze. Chłopaki są świadomi tego, że jeśli dzisiaj wygracie finał, to pojedziecie na Stadion Narodowy w Warszawie? Tak. Trzymacie kciuki za to? Tak. A ja trzymam kciuki za to. Słuchajcie, czym dla was jest piłka nożna? Pasją. Sportem, życiem. No sportem, ale co, kochacie ją? Tak. Widzicie, co tu się dzieje? Takie połączenie, jak to mówią, kombo stato, prawda? Zakrzywiony stół, czyli techboy. No właśnie, techboy. Tak się nazywa ta dyscyplina, którą właśnie